Wszystkim się przedstawiam zestawienie piłkarzy, którzy nie pojadą na mistrzostwa Europy w 2021 roku. Wielkie tuzy, wielkie nazwiska, a także po prostu inni zawodnicy, którzy nie pojadą praktycznie na te mistrzostwa, w tym chociażby Haland, który nie pojedzie. Tak zaskakująca tak naprawdę sytuacja, ponieważ ich reprezentacje nie zakwalifikowały się na ten turniej mistrzowski. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. kliknij, także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucasz nowy filmik. No właśnie, może zaczniemy tutaj od Halanda, bo Haaland i Odegaard to są ci zawodnicy, którzy nie pojadą na Mistrzostwa Europy w 2021 wieku, wie, wieku roku, tak? Wiemy o tym, że po prostu ten turniej został przesunięty z 2020 roku ze względu na koronawirusa. Natomiast Norwegia nie zakwalifikowała się na ten turniej, dlatego tych zawodników nie zobaczymy. Tutaj warto wspomnieć, że ten turniej to jest wielka szansa dla wielu zawodników, żeby się pokazać z, drob, z dobrej strony, tak, zaprezentować się szerszej publiczności. No ja pamiętam taki turniej, to co prawda to nie było mistrzostwa Europy, tylko mistrzostwa świata. I tutaj James Rodriguez naprawdę bardzo dobrze się zaprezentował, jeśli chodzi o reprezentację Kolumbii, co potem zaowocowało tym, że dostał możliwość, tak, do innego, lepszego klubu, do Realu Madryt. No, jeśli chodzi o jego karierę, to już ona się potem różnie potoczyła, bo na oporzeniu w Bayernie wrócił do Realu, ostatecznie, ostatecznie teraz przyszedł do Evertonu, znowu jego kariera piłkarska nabrała tempa, tak, dobrze się prezentuje. Natomiast rzeczywiście takie duże imprezy to jest, można powiedzieć, okno wystawowe, brzydko mówiąc, tak, dla piłkarzy, mogą się zaprezentować z dobrej strony. Po tym turnieju dochodzi do wielu spektakularnych transferów. Następnie mamy tak, Irlandia Północna, tutaj jest zawodnik, który nazywa się Ewans. Ten zawodnik także po prostu nie, nie pojedzie na te turnie, nie będzie mógł się zaprezentować na tym turnieju. Jeśli chodzi o Bośnię i Hercegowinę, to jest Pianicz oraz Dzeko, to są zawodnicy, którzy też po prostu nie pojadą na turniej miszowski, a przecież pianicz do niedawna zawodnik Juventusu Turyn, a teraz zawodnik Barcelony, a Dzeko zawodnik Romy, podstawowy, praktycznie zawodnik. no Niektórzy mówią, że robi się legenda, tak? Dżeko robi po prostu, tworzy legendę w Romie natomiast y, potem mamy także Serbię, z Serbii nie pojedzie Jowicz oraz Milinkowicz Sawicz. ci zawodnicy praktycznie nie pojadą na ten turniej mistrzowski, ponieważ Serbia się nie zakwalifikowała z Izraela nie pojedzie Zahavi, to też dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ Zahavi w ostatnich meczach reprezentacji prezentował się z dobrej strony, naprawdę sporo bramek szczelił, e, e, bardzo dobry miał bilans y, tutaj jeśli chodzi o bramki, tak skuteczności swojej natomiast no to nie, prze, nie przekuło się na to, że właśnie Izrael, żeby Izrael się zakwalifikował na ten turniej mistrzowski. Ze Słowenii mamy Oblaka oraz Ilicicza, więc no, kto praktycznie nie zna tych nazwisk, tych panów Oblak, podstawowy bramkarz, świetny bramkarz Atletico Madryt, a podstawowy zawodnik, jeśli chodzi o Atalantę Bergamo, który ostatnio miał swoje problemy prywatne, zawodowe, znaczy prywatne, po prostu rodzinne, tak. Natomiast to właśnie m, m, tych dwóch zawodników nie pojedzie na m, turniej mistrzowski. M, no, pamiętamy tutaj wypowiedź Oblaka, tak, po pomęczył praktycznie z reprezentacją Polski gdzie mówił, że nawet nie, 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 że ten mecz po prostu nie wymaga od niego żadnego wkładu, nawet się nie spocił i tak dalej. No, okazało się, że może się rzeczywiście tam nie spocił w meczu z reprezentacją Polski, ale to ostatecznie Polska jedzie na mistrzostwa Europy. Następnie z Islandii mamy Sigurdssona, zawodnik, który na co dzień występuje w Evertonie. Sigurdsson także nie pojedzie na mistrzostwa. Potem mamy tutaj jeszcze z Albanii Hysaja i z Trakosza ci zawodnicy także po prostu nie pojadą na ten turniej. Z Czarnogóry mamy Savicza, tak i to było tyle, jeśli chodzi właśnie o to zestawienie tych zawodników. Mam nadzieję, że nikogo tu nie pominąłem. Jeżeli pominałem, to możecie napisać jeszcze w komentarzach, który po prostu zawodnik. Aha, mam jeszcze z Kosowa Muriko. Muriko to jest po prostu zawodnik, który na co dzień występuje w Serie A w Lazio. On także nie pojedzie, on także po prostu nie pojedzie na ten turniej na Mistrzostwa Europy, a przecież wielu, wiele tak naprawdę osób wskazuje tutaj na to, że ten turniej może być pełen niespodzianek ze względu na koronawirusa, ze względu na dużą intensywność. Mecze będą teraz rozgrywane, tak, co trzy dni są rozgrywane, sporo zawodników może wypaść ze względu na kontuzje, problemy zdrowotne i wcale po prostu faworyci, którzy będą na tym turnieju nie muszą zwyciężyć, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy. No ja obstawiam, że tutaj niespodziankę może sprawić reprezentacja Polski, tak? Może nawet po prostu wygrać mistrzostwa Europy. Wiem, że to jest dosyć śmieszne, tak? Może po prostu ktoś się śmiać dzisiaj z tych jakby, z takiego założenia. Natomiast zobaczmy sobie, jak to wszystko wygląda, tak? Czasy są, są po prostu zwariowane ze względu na koronawirusa, na pandemię, która ma miejsce. Wielu zawodników przechodzi tego koronawirusa. To powoduje też zmiany, jeśli chodzi o rozgrywanie meczów. Był ten lockdown, mecze się nie odbywały. Teraz praktycznie wszystkie ligi drabie ten stracony czas, mecze odbywają się co trzy dni, jest duże natłoczenie, tak, natłok praktycznie tych spotkań, to spowoduje, że w przyszłym roku będzie praktycznie fala kontuzji, mnóstwo zawodników, nawet tych topowych, będzie kontuzjowanych i to stwarza możliwość dla innych drużyn, które będą mogły się zaprezentować, tak, jeśli chodzi o ten turniej mistrzowski w przyszłym roku. No a kolejna sprawa to jest kwestia na przykład koronawirusa, tutaj, tak? Jak ten wirus wpłynie na dyspozycję poszczególnych zawodników? Bo co z tego, że zawodnik po prostu przejdzie koronawirusa, jeżeli po prostu może później gorzej grać, jeśli chodzi o reprezentację? Zobaczmy sobie na przykład tutaj Piotra Zielińskiego. No nie mówię, że Piotr Zieliński gorzej gra, ale on przeszedł koronawirusa i na przykład trener Napoli nie decyduje się na to, żeby go wpuścić od pierwszej do ostatniej minuty, tylko na minutówki daje mu, tak? I podobny też po prostu tutaj tak model przyjął tutaj selekcję reprezentacji polskiej, Jerzy Brzęczek. Także no to jest Szansa dla reprezentacji, a nasza reprezentacja będzie w optymalnej, mocnej składzie. Wiemy o tym, że Jerzy Brzęczek, no raczej już nie powiem, być drugi raz zakażony, bo już raz po prostu przychodził zakażenie koronawirusem. No i ta reprezentacja, rzeczywiście, Polski może w przyszłym roku być w bardzo mocnym składzie, tak, oby też u nas nie, żaden zawodnik nie wypadł ze względu na kontuzję. Natomiast, no, też świetny czas, po prostu piłkarze, to jest ostatni moment, kiedy nasza reprezentacja może coś ugrać dużego na jakiejś dużej imprezie, tak, imprezie międzynarodowej. Narodowej, no bo raczej mało prawdopodobne, że na kolejnej imprezie, bo wielu zawodników już będzie kończyło karierę albo zmierzał ku końcowi, jeśli chodzi o karierę piłkarską. Natomiast to jest duża szansa. Na no, ci zawodnicy, których przedstawiłem, to oni właśnie ta szansa przejdzie koło nich, tak? Chociażby Halland. Chociaż Halland jest jeszcze młodym zawodnikiem, jeszcze nie jedna impreza go czeka, tak? Ale no wszyscy po prostu bylibyśmy ciekawi, jak Odegar czy Halland po prostu prezentują się na tym turnieju mistrzowskim w reprezentacji Norwegii, no ale Norwegia się nie dostała ostatecznie. Także tak to wygląda. Napiszcie w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. A przecież pierwszy mecz, jeśli chodzi o reprezentację Polski już 21 czerwca 2021 roku w Dublinie, w Irlandii, znaczy już tak, kiedy to nagrywam jest listopad, ktoś no może powiedzieć, jak już dopiero za pół roku, ale w sensie po prostu, że tych zmagań po prostu piłkarskich, tych zmagań, jeśli chodzi o mistrzostwa, tak, no bo tutaj to nie było ze względu na właśnie tą pandemię, to bliżej te pół roku, tak niż po prostu tam czekać na przykład nie wiem. 2 czy 3-4 lata. Miejmy nadzieję, że nic się po prostu nie zmieni do tego czasu, ale no, też są informacje dotyczące tego, że ma pojawić się szczepionka i tak dalej, ma być ona w przyszłym roku, więc być może po prostu te mistrzostwa będą odbywać się normalnie. A co, co, norma, co najważniejsze, być, być może te mistrzostwa będą z udziałem publiczności. Miejmy taką nadzieję, tak? No bo to będzie się dziwnie oglądać, jak będą po prostu reprezentacje walczyć bez udziału publiczności. No to trochę dziwnie się ogląda. Także napiszcie w komentarzach, jakie są wasze typy, kto według was zwycięży, jeśli chodzi o mistrzostwa tak, według Was, które miejsce zajmie tutaj reprezentacja Polski, to wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słanie, jeśli nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwono dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.